Dzień dobry, Weronika Kasza zapraszam na program Rzeszów w obiektywie, a dzisiaj między innymi remont ulicy Jana Pawła II, co dalej z centrum lekkoatletycznym, defibrylatory w urzędach, system chirurgiczny da Vinci, rzeszowska scena na emeryturę. Rozpoczął się remont ulicy Jana Pawła II, dla mieszkańców i kierowców oznacza to spore utrudnienie w ruchu, ale drogowcy zapowiadają, że postarają się ograniczyć uciążliwości do minimum. Wyremontowany zostanie ponad kilometrowy odcinek ulicy Jana Pawła II od końca ulicy Kwiatkowskiego do ulicy Świętego Antoniego. Roboty obejmują także modernizację ponad 30-metrowego odcinka ulicy miejskiej oraz 130-metrowy odcinek ulicy senatorskiej. Przebudowane będzie także skrzyżowanie z ulicą senatorską, z ulicą miejską oraz cztery wloty skrzyżowań z ulicą Jana Pawła II. Na wszystkich przebudowanych odcinkach drogi zyskają nową nawierzchnię bitumiczną. Znacznie polepszy się bezpieczeństwo pieszych, a także rowerzystów, ponieważ wybudujemy chodniki dla pieszych szerokości 2 metrów, a także ścieżki rowerowe szerokości 3 metrów o konstrukcji bitumicznej. Ciekawostką jest tutaj to, że nawierzchnia ścieżki rowerowej będzie wykonana w kolorze czerwonym. To będzie taka druga nawierzchnia w mieście Rzeszowie. Pierwszą wykonaliśmy już w tym roku na ulicy Iwonickiej. Ulica zyska także nowe oświetlenie drogowe, co też polepszy bezpieczeństwo użytkowników ruchu po zmroku. Wykonamy ponadto 8, 8 zatok autobusowych w konstrukcji betonowej wraz z wiatami przystankowymi. Remontowany odcinek ulicy Jana Pawła II na czas remontu będzie całkowicie zamknięty dla ruchu zewnętrznego. Wyznaczone są objazdy. Mieszkańcy będą mieć stały dostęp codzienny, wyjazd, dojazd, w ramach oczywiście uzgodnień z mieszkańcami na bieżąco. Skanska będzie chciała tak zorganizować pracę, by najcięższe roboty i związane z nimi całkowite zamknięcie drogi, nawet dla ruchu wewnętrznego, przeprowadzić w ciągu jednego dnia. Aleja Sikorskiego również będzie remontowana w tym samym czasie, jednak tam ruch zostanie utrzymany. Dlatego kierowcy będą mogli skorzystać z tej opcji objazdu. Nie będzie zmiany granic osiedli Franciszka Kotuli i Przybyszówki. Nie będzie także konsultacji społecznych w tej sprawie. Tak zdecydowali radni podczas sierpniowej sesji. Nie będzie zmiany granic osiedla Franciszka Kotuli i Przybyszówka w Rzeszowie. Podczas sierpniowej sesji radni nie wyrazili zgody na rozpoczęcie i przeprowadzenie konsultacji społecznych na tych osiedlach. O włączenie około 1500 osób do osiedla Franciszka Kotuli zabiegała przewodnicząca rady tego osiedla, radna Jolanta Kaźmierczak. W przypadku osiedla Franciszka Kotuli. Jest taka sytuacja, że wszyscy mieszkańcy, którzy mieszkają na części Przebyszówki, która niegdyś była terenem rolnym, zwracają się do osiedla Franciszka Kotuli z wnioskami, z swoimi prośbami o inwestycje, o place zabaw, o progi, o progi zwalniające. To jest jedna parafia, jedna, jeden pomiot, który administruje wszystkimi budynkami wielorodzinnymi i też jest jedna szkoła. Zgłaszamy budżety obywatelskie na obszarze jako Franciszka Kotuli na obszarze terenu przybyszówki wygrywamy te budżety obywatelskie i wystąpiła no, taka potrzeba, żeby to, co jest faktycznie, zostało zrealizowane. Należące obecnie do Przybyszówki ulice Leska, Baligrodzka, Odrzykońska i Żmigrodzka powinny znaleźć się w przyszłości w rejonie granic osiedla Kotuli. Radni przerzucali się argumentami uważając, że warto na sprawę zmiany granic miejskich osiedli spojrzeć całościowo. Rada Miasta zdecydowała na dzisiejszej sesji, że temat należałoby jeszcze przedyskutować na komisji, ponieważ dotyczy to także to innych osiedli, gdzie także są wnioski mieszkańców o zwany granic, dotyczy to m.in. osiedla Biała, osiedla Zawiszy, Dąbrowskiego. Dlatego zamierzamy dać sobie trochę czasu, porozmawiać z mieszkańcami i uważamy, że takie zmiany powinny nastąpić owszem, ale za ogólną zgodą. Powinno to być wypracowane na zasadzie konsensusu, porozumienia i wtedy takie zmiany będą podejmowane. Osiedla imienia Franciszka Kotuli jest jednym z najmłodszych w Rzeszowie. Pierwsze bloki powstały tu dopiero w 1994 roku. Dziś jest ich ponad 90. Dynamiczny wzrost osiedla to także nowe place zabaw, szkoły i obiekty sportowe. Szacuje się, że w ciągu pięciu lat liczba mieszkańców osiedla wzrośnie do około 8 tysięcy osób. 32 miliony złotych ma kosztować podkarpackie centrum lekkoatletyczne. Obiekt już dawno został zaprojektowany, a koszty podzielone. Nadal jednak nie ma lidera projektu. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości działający w Miejskiej Radzie zarzuca miastu opieszałość i brak postępów w przygotowaniach do inwestycji na stadionie przy ulicy Wyspiańskiego. Władze miasta powinny zrobić wszystko, żeby do finalizowania tej inwestycji doprowadzić. W ostatnim czasie no, odnosiliśmy wrażenie, że jakby brakowało tutaj pewnej determinacji w tym zakresie. Natomiast liczymy na to, że też po tej dzisiejszej dyskusji, liczymy na to, że w końcu yy, podmiot, który jest yy, jakby uprawniony czy przede wszystkim zainteresowany, czyli, czyli rysowia, jakby poczyni wszystkie też starania do tego, żeby, żeby to zrealizować. Platforma Obywatelska tłumaczy opór ratusza. Opór jest spowodowany tym, że nie mamy wyznaczonej osoby, która będzie zajmować się prowadzeniem inwestycji i, i podmiotu, który będzie tę inwestycję w przyszłości utrzymywał. Dlatego miasto zadeklarowało się, że przeznaczy 8 milionów złotych na Centrum Podkarpackie Centrum Lekkoatletyczne, lecz nie będzie po prostu liderem tej inwestycji. Wydaje się, że taka sama jest sytuacja, jeżeli chodzi o Marszałka, więc jak słyszę dzisiaj na sesji, kolega Witold gwarantuje, że Rysowia może być inwestorem, więc jest nie stoi na przeszkodzie, żeby pokazała plan budowy tego centrum i żeby miasto przekazało środki, żebyśmy po prostu tę inwestycję wspólnie zrealizowali. Radny Klubu Rozwój Rzeszowa Witold Walawender podczas sesji proponował rozwiązanie, by miasto zostało dzierżawcą terenów i rozpoczęło działania w kierunku powstania centrum. Podpowiadałem nawet władzom miasta Rzeszowa, żeby może oni poprzez dzierżawę tego terenu na okres minimum 5-10 lat byli inwestorem tej inwestycji. Po prostu ją wybudować, a nawet i utrzymywać. No niestety obiekty sportowe w naszym kraju wymagają dofinansowania z każdej gminy, z każdego budżetu. Więc, jeżeli byśmy mieli do utrzymania obiekt, jakim był Centrum lekiej Atletyki, nie byłoby to jakieś koszty. No, po prostu miasto musiałoby to ponosić, ale nie bałbym się tej inwestycji chciałbym ją zrealizować. Władze Rzeszowa zapewniają, że jeśli Resowia rozpocznie budowę podkarpackiego centrum lekkoatletycznego, miasto dołoży obiecane 8 milionów złotych. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta z poprzedniego roku, czyli z 2015, jest taki zapis, jest wola przeznaczenia tych środków, ale równocześnie jest warunek, że miasto nie powinno być inwestorem. A nie powinno być inwestorem z tego względu, że my nie jesteśmy właścicielami tych działek, na których powinna, powinno powstać to centrum lekkoatletyczne. Według założeń stadion przy ulicy Wyspiańskiego zyskałby nowe szatnie, siłownie, sale do badań antydopingowych, sanitariaty oraz gabinety lekarskie. Nowa miałaby być także infrastruktura sportowa, zakładająca powstanie pierwszej w Polsce krytej sześciotorowej bieżni tartanowej. Zarząd Transportu Miejskiego od 1 października zapowiada wprowadzenie biletu zintegrowanego biletu, który ma być wygodnym rozwiązaniem dla pasażerów poruszających się koleją i miejskim transportem publicznym. Proponowane zimą przez Zarząd Transportu Miejskiego wprowadzenie do obiegu zintegrowanego biletu nabiera rozpędu. Nowy bilet miał być wygodnym rozwiązaniem dla pasażerów, którzy korzystają z różnych środków transportu publicznego, docierając do stolicy województwa. My proponujemy, aby bilet Obowiązywał od 1 października z uwagi na to, że rozpoczyna się rok akademicki byłoby to właśnie takie naturalne. Na razie proponujemy, bo do tego jesteśmy przygotowani, żeby na Rzeszowskiej Karcie Miejskiej można było jeździć na trasach właśnie do Czuca, do Sędziszowa, do łańcuta, bo to mamy opanowane. Póki co, według zapowiedzi transportowców, od października pasażerowie będą mogli poruszać się autobusami miejskimi i pociągami na jednym bilecie, który zapisany będzie na Rzeszowskiej Karcie Miejskiej. Opłaty za przejazd mają się nie zmienić. Ceny biletów nie będą ulegać zmianie, przynajmniej z naszej strony bilet zintegrowany, czyli Rzeszowska Karta Miejska i ceny wszystkich biletów, które są na Rzesz, są w, obowiązują w komunikacji miejskiej będą jednocześnie obowiązywać. Czy będą adekwatne do przewozów regionalnych. To my się rozliczamy z przewozami regionalnymi i przewozy regionalne z nami, a nie pasażerowie. Jest to bardzo dobra forma przemieszczania się e, uczniów, e, studentów, mieszkańców, jak również pracowników, bo na bilet kolejowy będzie mógł poruszać się po mieście, nie musi kupować drugiego, i na miejską kartę będzie mógł również poruszać się, w, korzystać z, poprzez miejską kartę. Z przewozów kolei, kolei regionalnych. Ewentualne rozszerzenie oferty zintegrowanego biletu, zdaniem ZTM, może nastąpić w styczniu przyszłego roku. Przypomnijmy, że Rzeszowska Karta Miejska obowiązuje od zeszłego roku, zaś elektroniczna portmonetka, która ułatwia gospodarowanie wpłaconymi na kartę środkami, obowiązuje od lipca tego roku. Wydają komendy i mogą uratować życie. Mowa oczywiście o automatycznych defibrylatorach, które do swoich wydziałów zakupił za namową wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego Rzeszowski magistrat. Automatyczny defibrylator zewnętrzny jest urządzeniem służącym do przywracania rytmu pracy serca w przypadku nagłego zatrzymania krążenia, a takie sytuacje według statystyk dotyczą nawet 2000 osób rocznie w naszym województwie. Wojewódzka stacja pogotowia ratunkowego w Rzeszowie zabiegała, by takie urządzenia pojawiły się w miejscach dostępnych dla wszystkich mieszkańców miasta. No i właśnie od nich jest, od nich jest ten pomysł, rozmawiać z prezydentem, czy byśmy nie weszli w taką akcję. Oczywiście nie było nawet dyskusji i momentu zastanowienia się. Prezydent podjął oczywiście natychmiastową taką decyzję, że kupimy pięć takich urządzeń. Jedne jest w ratuszu, tutaj za nami. Następne są w urzędach na Okrzei, na Kopernika, na Placu Ofiar Getta oraz na ulicy Hanasiewicza. Tam zawsze jest dużo ludzi, dużo osób, mieszkańców przyjeżdża, żeby tam te swoje sprawy, więc, więc wydawało się to logiczne, żeby akurat w tym miejscu hmm, te urządzenia Zamontować. Pomysł wyniknął z życia, z obserwacji, a szczególnie z obserwacji ratowników, z czasu dojazdu do osób potrzebujących pomocy i również z inicjatywy menadżer marketingu z naszego zakładu, gdzie, gdzie widzimy takie zapotrzebowanie wśród społeczeństwa. Niekiedy te ambulanse, które przeciskają się przez miasto, mają utrudniony dojazd, ma to przełożenie na czas. A niestety czas tutaj odgrywa zasadniczą rolę. Mózg pozbawiony natlenionej krwi zaczyna obumierać już po czterech minutach. Dlatego tak ważne są pierwsze sekundy i reakcje otoczenia do czasu przyjazdu karetki pogotowia. Koordynator zespołu ratowniczego w Rzeszowskim Pogotowiu, Michał Kotula, przekonuje, że każdy bez wcześniejszego przeszkolenia może defibrylatora użyć, by ratować życie poszkodowanego. Defibrylator jest to automatyczne, zewnętrzne urządzenie, a sama nazwa jak mówię automatyczne jest do tego, aby każdy człowiek, najprostszy laik, bez wcześniejszego przeszkolenia dał sobie radę obsłużyć takie urządzenie. Wypowiada ona polecenia głosowe, jak również są ilustracje na urządzeniu, które powinny użytkownika poprowadzić krok po kroku. Jak najbardziej są to urządzenia bezpieczne, nie grozi nam nic i trzeba się pewnych zasad na pewno trzymać. Na pewno klatka piersiowa poszkodowanego musi być sucha. Dobrze urządzenie używać w miejscach, gdzie jest sucho, nie na deszczu, nie tam, gdzie jest śnieg, ale na pewno jest to bezpieczne urządzenie. By oswoić mieszkańców z urządzeniem, ratownicy zamierzają przeprowadzić dla Rzeszowian bezpłatne szkolenia z udzielania pierwszej pomocy z użyciem defibrylatora. Od 15 września przez okres tygodnia będziemy szkolić społeczeństwo miasta Rzeszowa zasad obsługi defibrylatora. Samo podjęcie defibrylatora jest najtrudniejsze w tym wszystkim, a resztę poprowadzi lektor defibrylatora, gdzie Warto słuchać, należy słuchać i później postępować zgodnie ze wskazówkami lektora. Zakup defibrylatorów i udostępnienie ich mieszkańcom to wspólna inicjatywa Stowarzyszenia Przyjaciół WSPR w Rzeszowie, Pogotowia i Rzeszowskiego Magistratu. Wszystkie te placówki realizują projekt Edukacja Społeczeństwa Miasta Rzeszowa dotyczący posługiwania się automatycznymi defibrylatorami. Na zakupy urządzeń Ratusz wydał 20 tysięcy złotych. Miejski stadion w Rzeszowie zagrał w filmie. Mowa oczywiście o filmie Żużel Doroty Kędzierzawskiej, która specjalnie do Stolicy Innowacji przyjechała nakręcać główne sceny swojej nowej produkcji. Rzeszów ma sportowego ducha, o czym świadczy mnogość kibiców na różnych sportowych wydarzeniach w mieście. Najwięcej sympatyków gromadzą mecze miejscowej drużyny siatkówki Asekoresowi Rzeszów oraz żużlowego teamu Stal Rzeszów. To właśnie o tym czarnym sporcie zamierza nakręcić w rzeszowskich plenerach film Dorota Kędzierzawska. Dlatego w Rzeszowie, że stadion, jak widać tutaj naokoło, macie Państwo przepiękny. On bardzo się różni od wszystkich innych stadionów i jest bardzo, bardzo fotogeniczny. No poza tym jest bardzo, bardzo miło, bardzo miło zostaliśmy przyjęci przez, przez miasto. Przez pana prezydenta, także jest nam tu bardzo, bardzo dobrze. Zdjęcia potrwają tutaj dwa tygodnie, w Rzeszowie w ogóle 40 dni, czyli kończymy dopiero na początku października, i film będzie skończony dopiero no, jakoś tak za rok. Różel ma opowiadać historię młodego chłopca, który tęskni do prawdziwego przeżywania swojego losu. Czarny sport ma go otworzyć na dojrzałe życie i jego wyzwania. W postać głównego bohatera, lowy, wcieli się Tomasz Dziętek, znany z roli Rudego w filmie Kamienie na szaniec. Na planie towarzyszyć będzie mu Jagoda Poremska, która zagra Romę, dziewczynę głównego bohatera. Pojawią się także bardziej znani aktorzy, jak Paweł Wilczak czy Karolina Gruszka. Operatorem jest Artur Reinhardt. Zdjęcia do filmu będą kręcone także w Przemyślu i Kańczudze. Co dalej z Rzeszowskim Centrum Komunikacyjnym? Nad tym zastanawiali się radni podczas sierpniowego posiedzenia, gdzie jednym z punktów porządku obrad była informacja o wybranej przez magistrat koncepcji rozbudowy Centrum Przesiadkowego. Wydawało się, że po przygotowaniu koncepcji wykonania wspólnej dla miasta PKP i PKS-u inwestycji, jej rozpoczęcie jest tylko kwestią czasu. Niestety ani koleje, ani autobusy nie wyszły z inicjatywą. Podczas sesji radnym przedstawiona została informacja o przebiegu prac związanych z Rzeszowskim Centrum Komunikacyjnym oraz wybrana wstępna koncepcja, która zakłada, że każdy z podmiotów powinien zadbać o własne podwórko. Dzisiaj jest przedstawiony wariant nam w ogóle nie odpowiada ponieważ miasto skierowało się w kierunku przebudowy parkingów, dojazdów i ewentualnie przesiadek miejsc przesiadek, a my chcemy jako Platforma Obywatelska i też jako Komisja Inwestycja, aby miasto było spoiwem trzech podmiotów PKP, PKS i oczywiście Gminy Miasto Rzeszów, aby podjęło rolę lidera pozyskania środków unijnych, bo ta inwestycja w tej perspektywie unijnej powinna być dla miasta najważniejsza. Wszystko wskazuje na to, że w Rzeszowie zostanie wybrana trzecia koncepcja, która zakłada niestety odremontowanie tylko tych obiektów, które istnieją czyli PKP sobie, PKS sobie, a miasto swoje dworce też sobie. No To nie jest program na miarę miasta wojewódzkiego i na miarę metropolii, którą jakoby chcemy być. Wątpliwości radnych tłumaczą władze. Informowaliśmy o pewnych uzgodnieniach, które nie zostały poczynione do końca z powodu takiego, że na przykład to opinia publiczna zna z mediów, PKS informował o tym, że zamierza przebudować dworzec PKS. Nie do końca też znamy jeszcze plany przebudowy dworca PKP. Aktualnie procedujemy wspólnie z panem marszałkiem projekt kolei aglomeracyjnej, który nabiera ostatecznego kształtu i te wszystkie elementy mają ogromny wpływ na cały kształt rzeszowskiego centrum komunikacyjnego i po ich wyjaśnieniu będzie można mówić wtedy o tym jak to odpowiednią klamrą spiąć w integralną całość. Według założeń nowoczesne centrum komunikacyjne powinno skupiać wszystkie systemy komunikacyjne w jednym miejscu i być wygodnym punktem przesiadkowym dla przyjeżdżających do Rzeszowa pasażerów. Ponadto budowa miałaby poprawić także zdecydowanie estetykę tej części miasta. Rozpoczęcie inwestycji planowano na 2018 rok. Zabezpieczenie finansowe inwestycji pochodzić miałoby z kasy miejskiej PKS i PKP oraz pozyskanych przez magistrat na ten cel środków unijnych. Magistrat wspólnie z Miejskim Szpitalem przy ulicy Rycerskiej chce zakupić innowacyjny system chirurgiczny Da Vinci. Rzeszów byłby drugą placówką w Polsce posiadającą tak zaawansowany sprzęt medyczny. Przydatność systemu chirurgicznego Da Vinci jest nieoceniona zarówno dla lekarzy, jak i dla pacjentów. Dedykowany jest do zabiegów osób ze schorzeniami urologicznymi, kardiologicznymi oraz ginekologicznymi. Narzędzia są znacznie bardziej precyzyjne niż narzędzia laparoskopowe. Ponieważ każde z tych narzędzi ma więcej stopni swobody, czyli może wykonywać ruch podobny do ruchu ręki, czyli we wszystkich kierunkach. Umożliwia to precyzyjne szycie i preparowanie tkanek. Dzięki temu szybciej pacjent powraca do zdrowia, ma szansę na utrzymanie potencji, na lepsze trzymanie moczu. I krótszy pobyt w szpitalu. Pozwala poza tym eliminować jakieś drżenia rąk, jakieś no drobne takie dolegliwości, które się pojawiają z wiekiem u, u chirurgów. Miasto chce pozyskać pieniądze z funduszy zewnętrznych nawet 85%. Koszt robota szacowany jest od 1,5 do 2 milionów euro. Prezydent zdecydował, aby dla szpitala miejskiego kupić robota, który się nazywa Dawinci, który jest przeznaczony do wykonywania operacji. No, jest to już naprawdę urządzenie światowej klasy. Na każdą inwestycję szukamy pieniędzy zewnętrznych. Także oczywiście tu też będziemy, będziemy szukać. Jeżeli się uda, to dobrze. Jeżeli nie, to będziemy to finansować z budżetu, z budżetu miasta. Ale tak powiedziałem, wierzę, że tak do każdej innej inwestycji pieniądze zewnętrzne się znajdą. Zakup sprzętu to nie wszystko. Potrzebne jest jeszcze wyszkolenie lekarzy, którzy będą robotę obsługiwać. Edukację zapewniła klinika w Leverkusen, w której pracuje pochodzący z Rzeszowa lekarz. Byliśmy na pokazie takiego robota w Leverkusen, on tam jest w szpitalu i co się okazuje, jako ciekawostka, tam jest trzy zespoły, które prowadzą tego typu operacje i szefem jednego z tych zespołów jest Rzeszowianin, tutaj od nas lekarz, który, który te operacje przeprowadza, który pokazywał, jak to się robi. I oczywiście nie ma też problemu, żeby czy lekarze od nas, czy lekarze stamtąd przyjechali tutaj i i przeszkolili naszych lekarzy. Lekarze z szpitala miejskiego jadą do kliniki w Leverkusen i mogą uczestniczyć przy takich zabiegach. Klinika w Leverkusen ostatnio zorganizowała 31 sierpnia do 2 września takie warsztaty robotyki i w takich warsztatach nasi urolodzy uczestniczyli. Dawinci według założeń miałby trafić do rzeszowskiego szpitala w przyszłym roku. Średni koszt wykonania zabiegu to 15 tysięcy złotych. To cena jednorazowego sprzętu, którego używa się podczas operacji. Minimalna liczba wykonywanych zabiegów w ciągu roku powinna wynosić co najmniej 150, by Narodowy Fundusz Zdrowia zgodził się na refundację zabiegów. Niezapisane w koszyku świadczeń medycznych traktowane są jako badania naukowe. Decyzja, czy to się zmieni, zależy od rekomendacji agencji oceny technologii medycznych. Jak wyglądał Rzeszów kiedyś? O tym mogli się przekonać mieszkańcy, wybierając się do Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa, która w oparciu o szklane negatywy autorstwa Edwarda Janusza przygotowała specjalną wystawę poświęconą perłom architektury miejskiej. Do 28 września w Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa oglądać można perły architektury miejskiej zarejestrowane na negatywach szklanych jeszcze na przełomie wieków przez znanego w Rzeszowie fotografa Edwarda Janusza. Po sprowadzeniu się do Rzeszowa za nomową przyjaciela otworzył zakład fotograficzny, w którym rzeszowianie chętnie robili sobie zdjęcia. Na portretach jednak nie poprzestał. Zadawał sobie trud, żeby wychodzić na ulicę Rzeszowa z wielkim, z ciężkim sprzętem, wielkim aparatem i robił właśnie scenki uliczne, robił budynki, architekturę budynków, wykorzystał potem te zdjęcia, zrobił pierwsze widokówki, karty, karty korespondencyjne, mamy też skany takich kart korespondencyjnych. Także jego dorobek jest to Zapis Rzeszowa z przełomu XIX i XX wieku bardzo ważny dla nas historycznie, to jest historia naszego miasta. Dyrektor galerii fotografii miasta Rzeszowa podkreśla ogromny wkład fotografa w dokumentowanie historii miasta i jego mieszkańców. Mamy takich obrazków 1600 w galerii fotografii. No i to jest no to są takie perełki nasze fotograficzne. Natomiast na tej wystawie oczywiście nie ma wszystkich. Są wybrane budynki, ale które pokazują również społeczność Rzeszowa. Jak panie są ubrane, widać modę, no widać ulice, widać stan ulic, jak to wszystko wygląda. Jest piękna panorama, gdzie widać jaki ten Rzeszów był duży. Jedną z takich przepięknych kamienic to jest kamienica na rogu ulicy Zamkowej i 3 Maja. No w tej chwili jest w remoncie bardzo dobrze, bo to jest jedna z najpiękniejszych kamienic, która jest dostosowana do działki, do kształtu działki. Ma takie dziwne kształty, bardzo ładnie wygląda. I za czasów Edwarda Janusza ta kamienica była samodzielnie stojąca. W tej chwili jest dobudowana z obydwu stron i taką ją znamy. Na szklane negatywy przedstawiające Rzeszów na przełomie wieków natknęły się w 1997 roku pracownice Państwowej Służby Ochrony Zabytków w Rzeszowie podczas czynności służbowych związanych z kontrolą stanu zachowania kamienicy przy ulicy Grunwaldzkiej 18, gdzie pierwotnie mieścił się zakład fotograficzny Edwarda Janusza. Szklane klisze przechowywane były na strychu i składowane przez cały okres pracy zakładu fotograficznego. Przeczekały tam dwie wojny aż do końca lat 90. Obecnie większe jest w posiadaniu galerii fotografii miasta Rzeszowa. To już czas na emeryturę. Tak mówią władze Rzeszowa, mając na myśli scenę na Rzeszowskim Rynku, która funkcjonuje tam już od 10 lat. Do końca roku, na polecenie prezydenta Tadeusza Ferenca, ma zostać opracowana koncepcja przebudowy sceny. Ta scena, jak Państwo widzicie, ona jest podnoszona, czyli dach jest, jest, jest podnoszony na czterech takich słupach. Być może w tej chwili technika tak poszła, że tego stolarza, ten stelaż w ogóle zniknie stąd i scena będzie ustawiana yy, tylko na daną imprezę. Yy, no bo do tej pory był problem, żeby to musiało trwać kilka dni, żeby ją ustawić, a, a z tego co wiemy yy, już chyba są takie, takie, yy, takie sceny, gdzie to odbywa się w ciągu kilku godzin, więc mimo może tak będzie, że, że ta scena będzie tylko ustawiana na, na okres jakiejś, jakiejś imprezy, a, a to rusztowanie zniknie. Obecna scena została zamontowana 10 lat temu. Kosztowała około 600 tysięcy złotych. Ona spełniła swoje zadanie, yy, to praktycznie no, w okresie letniej imprezy co tydzień i w każdy weekend coś się dzieje, nie mówiąc o, o potężnych imprezach typu Sylwester, yy, czy wielka, yy, wielka Orkiestra, która zawsze jest w styczniu, więc, więc scena zdała egzamin, była fajna. Teraz czas na nową decyzję odnośnie sceny mają zapaść pod koniec roku. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie idzie z duchem czasu i zachęca nie tylko do czytania, ale i do słuchania. Wydane przez placówkę audiobooki z utworami regionalnych artystów można już śmiało wypożyczyć z filii biblioteki. Rzeszowska Biblioteka wydała 20 audiobooków, na których znajdują się utwory autorów z Podkarpacia. Zaczynamy od literatury dla dzieci, poprzez reportaż, poprzez literaturę popularno-naukową, naukową do literatury Pięknej, ale chcę zaznaczyć, że w naszej bibliotece są również warunki do tego, żeby w dalszym ciągu nagrywać audiobooki, ponieważ również z tego projektu pozyskaliśmy środki na urządzenie kabiny lektorskiej, czyli w przyszłości będziemy w dalszym ciągu nagrywać i wydawać audiobooki. Twórcy audiobooków starannie dobierali repertuar, promując między innymi twórczość najlepszych podkarpackich poetów, prozaików, gawędziarzy i cenionych naukowców, o których istnieniu większość z nas czasem nie ma pojęcia. Są tam wiersze, są opowiadania, są książki popularno-naukowe, czyli w zależności od tego kto co lubi. To na pewno coś znajdzie, a jeżeli nie wśród tych naszych nagranych przez bibliotekę audiobooków, to na pewno można znaleźć spośród audiobooków, które biblioteka zakupuje do swoich zbiorów, bo mamy w tej chwili już dosyć pokaźny zbiór książek mówionych, czyli około 5,5 tysiąca zbiorów, z czego 1500 znajduje się w wypożyczalni muzycznej. Wszystkie nagrania w całości można odsłuchać za darmo na stronie biblioteki. A co nowego w planach Rzeszowskiej Biblioteki, już niebawem warsztaty dla przyszłych pisarzy startują 17 października. Dla osób, które już pewne próby pisarskie poczyniły, ale chcą te swoje umiejętności rozwijać, i te warsztaty poprowadzą osoby naprawdę takie lubiane i czytane. A drugi konkurs to jest na pomysł, czyli na Zaprojektowani i przeprowadzenie wydarzenia w bibliotece. Osoby, które chcą wziąć udział w warsztatach literackich, powinny przesłać fragment swojego tekstu. Podczas wrześniowej sesji radni mieli dyskutować na temat wsparcia finansowego ze strony miasta na leczenie niepłodności metodą in vitro rzeszowskich par. Niestety, punkt został zdjęty z porządku obrad. Przeciw in vitro zgodnie opowiedzieli się radni Prawa i Sprawiedliwości oraz spora pięcioosobowa grupa radnych prezydenta Tadeusza Ferenca z klubu Rozwój Rzeszowa. In vitro w programie sesji nie chcieli też radni Platformy Obywatelskiej Jolanta Kaźmierczak i Andrzej Dec. Wniosek o zdjęcie tego punktu zgłosił Marcin Fiołek, przewodniczący klubu Prawa i Sprawiedliwości. Najważniejszą przesłanką jest to, że metoda in vitro, po pierwsze, nie jest metodą leczenia niepodności, a po drugie, w tym kształcie, który. W tej chwili funkcjonuje. Dopuszcza ona zamrażanie nadliczbowej liczby ludzkich embrionów, które często są narażane na zniszczenie na różnych etapach całego procesu. Projekt uchwały dotyczący finansowania z pieniędzy miasta in vitro przygotowała Nowoczesna. Proponowany program refundacji in vitro w Rzeszowie przewidziany jest na lata 2017-2019. Roczne koszty realizacji programu oszacowano na 600 tysięcy złotych. W momencie, kiedy kiedy projekt uchwały został składa był składany, no oczywiście nie przypuszczaliśmy, czy, czy też nie przypuszczałem, że taka sytuacja będzie miała miejsce w Rzeszowie. Z kolorowych rozmów też dochodziły do mnie sygnały, że ratusz może nie będzie za, ale też nie będzie przeciwko. Stąd, stąd została podjęta taka decyzja o składaniu tego projektu. No i miałem nadzieję, że ten projekt przejdzie dla dobra rzeszowskich par, które dzieci mieć nie mogą. No niestety sytuacja wygląda tak, jak wygląda, jest to bardzo smutne. Bardzo boli mnie to, że część radnych pewnie prywatnie myśli co innego, natomiast ma w cudzysłowie przykazania z góry i no głosuje tak, jak zagłosowała przed chwilą. Okazuje się, że tutaj główny wnioskodawca nowoczesna na ten na tą chwilę zginęła bo albo przestała pracować, bo gdyby Tutaj było jakieś zaktywizowanie się. Zresztą sam radny Chomicki wyszedł w tej momencie z sali i zginął gdzieś w tym ważnym momencie głosowania. Bądź nie dał wniosku wspierającego. Tak bardziej to ta partia ten wniosek wcześniej zgłosiła i zaczęła jego procedowanie. My daliśmy wsparcie, ja dałem wsparcie tylko dlatego, że zawsze lewica Sojuszu Żywicy Demokratycznej opowiadał się, że metodą in vitro i nie mogło być inaczej. Przeciwny wyrzuceniu projektu dotyczącego finansowania in vitro z budżetu miasta był radny Platformy Obywatelskiej Marcin Deręgowski. Czy to jest decyzja, która wynika z obserwacji? Moich znajomych, ludzi, którzy mają problemy z, z, z dziećmi, z, 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 ogólnie z zapłodnieniem metodą naturalną. Wychodzimy z założenia, że jeżeli wszystkie metody naturalne nie, nie, nie przyczynią się do po prostu pozytywnego wyniku, to dopuszczamy po prostu metodę in vitro i stąd po prostu taka decyzja, żeby również ten sposób zapłodnienia po prostu finansować z budżetu miasta. W tej chwili w procedurze in vitro na Podkarpaciu jest 300 par, które jako ostatnie korzystają z rządowego programu. To już wszystko w dzisiejszym programie. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia!